Witam Was serdecznie. Dzisiaj w nocy pojawiła się bardzo ciekawa informacja dotycząca nowego systemu raportowania i karania graczy. Największa zmiana została już wprowadzona, ale Blizzard zapowiedział, że w przeciągu następnych kilku miesięcy będą ciągle ulepszać ten system. Miejmy nadzieję, że w końcu zgłaszane przez nas osoby będą odpowiednio karane. Za momencik powiem Wam o tym więcej, ale najpierw czemu wcześniejsza funkcja zgłaszania była okropna. Od jakiegoś czasu rankedy to jest masakra. Ilość ludzi, którzy trolują, poddają się, wyzywają albo którym puszczają nerwy, jest faktycznie dużo wyższa niż powiedzmy kilka miesięcy temu. Oczywiście powodów jest wiele, jednak jedną z głównych przyczyn jest brak konsekwencji dla niektórych osób. Ja sam miałem wiele meczy, gdzie na początku ktoś oznajmił, że będzie trollował. Czy to tak po prostu, czy to dlatego, że w jego drużynie jest bohater, który mu się nie podoba. Miałem ludzi, którzy po pierwszej przegranej rundzie się poddawali albo kłócili się nawzajem. Raz na 5 przegranych gier, 4 były spowodowane nie dlatego, że byliśmy gorsi, ale właśnie przez wyżej wymienione osoby. To jest zatrważająca ilość i czasami po prostu nie da się wspiąć na szczeblach rankingu właśnie przez takich graczy. I dalej będą to robić, bo czują się kompletnie bezkarnie. System raportowania jest z nami od zawsze, ale niestety jest bezużyteczny. Są gracze, którzy w każdym sezonie specjalnie spadają z mastera do brązu, byli raportowani przez setki ludzi i nadal nie zostali należycie ukarani. Ta funkcja nie banuje ludzi, nie blokuje im możliwości grania rankedów. To działa w taki sposób, że jak ktoś zostanie zgłoszony odpowiednią ilość razy, jest wyciszany. Tak, po prostu nie może pisać czy odzywać się na czacie głosowym. Osoby, które już na samym początku oznajmiają, że się poddają albo trollują, nie muszą się niczego bać. I to się zaczyna szerzyć. Coraz więcej ludzi widzi jak jest i według nich po co się starać, skoro i tak z góry uznają, że mecz jest przegrany. A my, którzy chcą zagrać normalny mecz rankingowy, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jak czytamy w dzisiejszej wiadomości, już od teraz zostają zwiększone kary dla graczy, którzy otrzymali odpowiednią ilość wiarygodnych zgłoszeń. O co chodzi z tymi wiarygodnymi? Czyli zgłoszenia, które nie wyglądają na nadużywanie systemu. Powiedzmy, że gramy w 5 osób i 6 graczem jest jakiś random, który nam się nie podoba. Jeśli cała nasza drużyna wyśle na niego zgłoszenie, to nie będą one miały takiej wagi jak 5 raportów od solo graczy. Również zgłoszenia otrzymane w jednym meczu nie liczą się aż tak bardzo, jak otrzymanie takiej samej ilości, ale w przeciągu kilku gier. Dlatego jeśli jakiś Widow Main tylko raz na kilka gier zostanie zwyzywany i zraportowany, to raczej nie będzie miał się czego bać. Ale jeśli ktoś działa na niekorzyść drużyny z premedytacją lub szybko się poddaje i dzieje się to w prawie każdym meczu, system już widzi, że z tym graczem faktycznie coś jest nie tak. Jeśli co chwila jest zgłaszany przez niepowiązanych ze sobą ludzi, to nie ma tu mowy o nadużywaniu albo o przewrażliwionych ludziach, którzy zgłaszają za byle co. Zatem jeśli w waszej drużynie będzie ktoś, kto wyzywa innych, specjalnie nic nie robi albo przeszkadza drużynie, od teraz śmiało wysyłajcie zgłoszenia. Jest większa szansa, że takie osoby zostaną ukarane. Oczywiście sam nie wiem, czy ta szansa faktycznie będzie większa. Musimy tutaj uwierzyć Blizzardowi, a ta firma zawsze bardzo ostrożnie podchodziła do takich rzeczy, żeby przypadkiem niewinne osoby nie zostały ukarane. Od teraz to nie skończy się tylko na wyciszeniu, ale na czasowym zawieszeniu gry bądź zbanowaniu licencji gry. Totalny ban to taka ostateczna ostateczność, ale mam szczerą nadzieję, że takie kilkudniowe wyłączenie możliwości grania rankedów da ludziom coś do myślenia. I to nie mogą być pojedyncze przypadki. Niech gracze wiedzą, że faktycznie nie jest tak ciężko załapać zawieszenie i będą grać fair na rankedach, a z tymi, co i tak mają to gdzieś, po prostu nie będziemy grać. Dzisiejsza zmiana to dopiero początek. Już Blizzard zapowiedział, że w przeciągu następnych miesięcy będą ulepszać ten system. Zostaną dodane bany na cały sezon rankingowy, ale również kary dla ludzi, którzy nadużywają systemu raportowania. Właśnie by zniechęcić przeczulonych graczy, którzy zgłaszają za specjalne przegrywanie kogoś, kto wziął Hanza. Nadejdzie również coś, o co ludzie wielokrotnie prosili, czyli informacja, jeśli zraportowana przez nas osoba została ukarana. I ta funkcja spełnia ważne zadanie, no bo kto się przyzna, że został czasowo zawieszony? Jak do opinii publicznej ma trafić informacja, że nowy system działa? Jak zniechęcić ludzi do grania nie fair, skoro na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje? Natomiast jeśli w miarę często będziecie zgłaszać ludzi i na całym świecie gracze będą widzieć powiadomienia, że coś w tej sprawie się zadziało, to wieść się rozniesie. Na Reddicie, na stronach fanowskich i z informacji podawanych z ust do ust dowiemy się, że faktycznie kary są nakładane. Tak to, moi drodzy, się prezentuje i moim ogromnym życzeniem jest, by społeczność Overwatch wróciła na dawne tory. Coś się niestety zepsuło. Może dzięki temu zmniejszy się toksyczność wśród graczy. Na koniec dodam, że Blizzard planuje wprowadzić podobny system na konsolę. Tam obecnie nic takiego nie funkcjonuje. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowany z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.